Wracamy do tematu polowych tranzystorów typu JFET. Niestety, jak słyszycie, dopadła mnie lekka infekcja, i jak słychać, no trochę mi siada głos. Ale spróbuję, może uda się nakręcić ten odcinek. W jednym z odcinków na tym kanale, link znajdziecie w tej chwili na ekranie. Omawiałem już działanie i budowę tranzystorów unipolarnych. Nadal jednego otrzymuję sporo pytań od was dotyczących głównie tranzystorów polowych JFET czy JFET, mówiąc bardziej po polsku. Postanowiłem zatem wrócić do tego tematu i w tym odcinku trochę dokładniej przyjrzymy się budowie i działaniu tego typu tranzystorów. Ale najpierw rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka. Pytanie dotyczyło kwadratowych przebiegów na wyjściu niektórych falowników i dlaczego to jest niekorzystne. Było sporo rozsądnych odpowiedzi pod odcinkiem dodam tylko od siebie, że rzeczywiście prostokątne 50 Hz w zasadzie nie przeszkadza większości zasilaczy impulsowych, bo prostują one i tak na prąd stały, chociaż zdarzają się takie, które nie chcą pracować przy dużej ilości harmonicznych. Bo przenikają one i zakłócają pracę zasilacza impulsowego i przestaje on prawidłowo pracować, albo w ogóle nie startuje. Dotyczy to zwłaszcza tanich zasilaczy wtyczkowych. Oczywiście, cały problem z tym kwadratowym przebiegiem polega na dużej zawartości harmonicznym w takim kwadratowym prądzie, z którym nie chce współpracować większość transformatorów i silników elektrycznych. Oczywiście grzejniki i żarówki starego typu będą pracowały prawidłowo, im nie przeszkadzają takie rzeczy, ale już świetlówki energooszczędne i diody LED wraz z regulatorami mogą odmówić pracy. Oczywiście dochodzi jeszcze sprawa zakłóceń, które rozchodzą się od takiego kwadratowego przebiegu, od takiego kwadratowego wyjścia kwalownika i może to zakłócać inne urządzenia znajdujące się w pobliżu. To tyle w temacie zagadki, gratuluję wiedzy i wracamy do tematu Jotwetów. Najwięcej pytań, które dostałem od Was, dotyczy tego, jak rozpoznać, czy tranzystor JFET jest sprawny czy uszkodzony. Na rysunku widzicie dwa symbole tranzystorów. Jeden z nich to już znajomy Wam tranzystor bipolarny. Drugi symbol to tranzystor polowy typu JFET, no również Wam już znany, czyli tranzystor polowy złączowy, no bo litera J tutaj oznacza junction po angielsku, czyli złącze. W tranzystorze bipolarnym mamy trzy wyprowadzenia: jest to baza, emiter i kolektor. W tranzystorze JFET mamy bramkę, mamy dren i mamy źródło. Działanie obu tranzystorów, jak wiecie, w dużym uproszczeniu polega na tym, że kiedy podajemy sygnał na bazę tranzystora bipolarnego lub na bramkę tranzystora JFET, no to sygnał jest wzmacniany. Inaczej można powiedzieć, że zmienia się wtedy rezystancja pomiędzy kolektorem a emiterem lub pomiędzy drenem a źródłem dla tranzystora JFET. Jednak w naszym przypadku dla obu typów tranzystorów odbywa się to nieco inaczej. Kiedy tranzystor bipolarny nie jest spolaryzowany, czyli kiedy jego baza nie jest nigdzie podłączona lub jest zwarta do masy, czyli do np. do emitera, to pomiędzy kolektorem a emiterem występuje duża rezystancja. Możemy sobie ją sprawdzić multimetrem. Kiedy ta rezystancja byłaby mała, to wiemy, że taki tranzystor jest uszkodzony. W tranzystorze JOTFED jest inaczej. Kiedy jego bramka nie jest nigdzie podłączona lub jest zwarta ze źródłem, to pomiędzy drenem a źródłem, które są odpowiednikami kolektora i emitera, występuje mała rezystancja. I możemy również to sprawdzić za pomocą multimetru. Sprawdźmy, jak zachowuje się tranzystor JOTFED w praktyce w czasie pomiarów miernikiem. Tutaj mamy bardzo popularny tranzystor JFET. Jest to BF245. Jest to chyba najpopularniejszy w ogóle JFET w historii no, tranzystorów. Chyba każdy szanujący się elektronik ma taki tranzystor. Od lewej w nim mamy bramkę, potem mamy źródło i na z prawej strony mamy DREN. To są te dwa wtyki, to są zaciski miernika i najpierw sprawdzimy sobie. Jaka jest rezystancja między źródłem a drenem, kiedy bramka wisi w powietrzu? Dla pewności, żeby mieć pewność, zewrzejmy sobie bramkę i widzimy, że opór między drenem a źródłem wynosi 140 około 140 omów. W niektórych otwetach ten opór jest znacznie, znacznie mniejszy nawet rzędu pojedynczych omów, ale widzimy, że kiedy bramka nasza wisi w powietrzu, to wystarczy dosłownie przejechać ręką nad tranzystorem. I widzimy, że opór wyraźnie się zmienia, no nawet, nawet do kilkuset omów, ale kiedy zewrzemy bramkę ze źródłem, no to widzimy, że wtedy opór maleje do około 136 omów. No pozostałe pomiary, które możemy wykonać, pokażę Wam później. Tutaj chciałem Wam tylko pokazać, że tranzystor JFET zachowuje się odwrotnie niż tranzystor bipolarny. To znaczy, kiedy bramka jest na potencjale źródła, czyli odpowiednika emitera, to tranzystor przewodzi. Tak jak sprawdzaliśmy przed chwilą, widzieliśmy, że kiedy bramka wisi w powietrzu lub jeszcze lepiej jest zwarta ze źródłem, to pomiędzy drenem a źródłem mamy małą rezystancję rzędu kilkuset lub w przypadku niektórych J-FET-ów nawet pojedynczych ohmów. Nie oznacza to tak jak w przypadku tranzystora bipolarnego uszkodzenia, tak właśnie powinien zachowywać się sprawny tranzystor i do sprawdzania tranzystorów y, oczywiście jeszcze wrócimy, tak jak wspomniałem, a na razie zastanówmy się dlaczego tak się dzieje i przy okazji powtórzymy sobie kilka informacji na temat i ów na tablicy narysowałem wam budowę wewnętrzną tranzystora polowego JFET. Tranzystor taki składa się z kanału wykonanego z półprzewodnika typu N. O, oczywiście dla tranzystora JFET y, z kanałem typu N. Y, są również JFETy z kanałem typu P, ale o tym później. Kanał ten łączy ze sobą wyprowadzenia źródła i drenu, tak jak widać. Oprócz tego widzimy dwa obszary półprzewodnika typu P, te na zielono zakreskowane. W zasadzie mamy tutaj jeden obszar, i jakby otacza on dookoła nasz kanał na niebiesko zakreskowany. Obszar tej rurki otaczającej będzie naszą bramką sterującą. Co się dzieje, kiedy bramka nie jest podłączona? Otóż wtedy prąd bez większych przeszkód przepływa sobie przez kanał. Od drenu do źródła. To samo będzie, kiedy podłączymy bramkę sterującą z wyprowadzeniem źródła. Jednak, kiedy spolaryzujemy odpowiednio tranzystor, czyli kiedy do bramki względem źródła będziemy przykładali napięcie ujemne, czyli będziemy przykładać napięcie do złącza bramka kanału w kierunku zaporowym, tak jakbyśmy przyłączali diodę w kierunku zaporowym, to nasz kanał będzie zmniejszał swój przekrój, będzie coraz bardziej się jakby tutaj przesuwał do środka, bo obszar złącza PN, ten zakreskowany na czerwono obszar, będzie się powiększał, będzie się zwiększał obszar zubożony, który, jak wiemy z odcinka o półprzewodnikach, jest złym przewodnikiem prądu. Oprócz tego obszar bramki jest silnie domieszkowany i łatwo wnika w obszar kanału tego niebieskiego. Przy odpowiednim dużym napięciu bramka źródła ujemnym, kanał, Zostanie zupełnie zatkany. Ten obszar zakreskowany na czerwono po prostu się tu rozrośnie zupełnie, tak że zatka nam całkiem obszar, kanał po prostu. I w ten sposób przepływ prądu elektrycznego przez kanał, czyli od drenu do źródła, zostanie przerwany. Taki stan tranzystora nazywamy odcięciem lub zatkaniem, a wartość napięcia przy którym to następuje nazywamy, jak się domyślacie, napięciem odcięcia. Dalsze zwiększanie tego napięcia w zasadzie nie wpływa na prąd drenu, a zbyt wysokie napięcie może doprowadzić do przebicia złącza, bramka, kanał. Można zatem powiedzieć, że tranzystor JFET jest rodzajem rezystora o zmiennym oporze, sterowanym napięciowo. Opór ten może zmieniać się od kilkudziesięciu ohmów, no w naszym przypadku to było 130 tam parę, do wielu megaomów w stanie zupełnego odcięcia. Dlaczego mówię o sterowaniu napięciowym? Ano dlatego, że napięcie sterujące bramki przykładamy do złącza w kierunku zaporowym. Tak więc w zasadzie w obwodzie bramka źródło nie płynie żaden prąd, dlatego możemy powiedzieć w uproszczeniu, że tranzystor JFET jest sterowany napięciowo, tak jak na przykład lampa elektronowa. Oczywiście w tranzystorach JFET z kanałem typu P wszystkie polaryzacje ulegają odwróceniu. Czyli zamieniamy wszędzie plus z minusem i działanie tranzystora pozostaje w zasadzie takie samo. Oczywiście w kanale nośniki większościowe zamiast elektronów będą dziurami, czyli nośnikami o ładunku dodatnim, bo, mamy, bo będziemy mieli w kanale półprzewodnik typu P. No dobrze, ale jakie powinno być to napięcie odcięcia, które przykładamy na bramkę? Ile ono wynosi? Otóż zależy to od y, rodzaju tranzystora, od typu tranzystora IOTFET i wynosi ono od 1 do nawet kilkunastu V. Były też pytania od Was, co się stanie, kiedy zamienimy dren ze źródłem. Takie pytanie w zasadzie jest bardzo dobre i logiczne, bo skoro w tranzystorze IOTFET mamy kanał zbudowany z jednego typu półprzewodnika, to dlaczego nie można by zamienić źródła z drenem? Oczywiście jest to możliwe. Ale pod warunkiem, że napięcie polaryzujące złącze bramki będzie podłączone tam, gdzie trzeba, czyli od początku umówimy się, na którym wyprowadzeniu mamy źródło, a na którym dren. Ale lepiej jednak, myślę, że lepiej trzymać się fabrycznych oznaczeń. Omawiane przed chwilą zjawiska w tranzystorze JFET nie są do końca takie, jak Wam opisałem, bo nie braliśmy pod uwagę wpływu napięcia dren-źródło a w zasadzie nie braliśmy pod uwagę prądu, dren, źródło. Co to zmienia? Narysujmy sobie jeszcze raz nasz JFET, ale teraz bramka sterująca jest zwarta ze źródłem, czyli nie podajemy na nią żadnego napięcia sterującego, a nasz kanał jest cały czas otwarty. Teraz przyłóżmy sobie napięcie pomiędzy źródło a dren. Oczywiście, ponieważ tranzystor jest otwarty, popłynie prąd przez nasz kanał, ale przepływ tego prądu, Spowoduje, że kanał z jednej strony od strony drenu yy, trochę się zwęzi, czyli inaczej mówiąc, warstwa zaporowa będzie nieco szersza, ta czerwona od strony drenu. Skąd to się bierze? Prąd przepływający przez kanał powoduje, że powstaje na nim pewien spadek napięcia. Spadek ten dodaje się do napięcia zasilania, ale w różnych punktach kanału ma on różną wartość. No, bo przecież sam kanał ma pewną rezystancję i zmienia się w nim wartość potencjału w różnych miejscach. Na przykład na środku kanału mamy mniej więcej połowę rezystancji kanału, czyli spadek napięcia jest tam inny, na przykład niż przy samym drenie lub przy samym źródle. Dalsze zwiększanie prądu w kanale spowoduje zamknięcie go przy jednym z końców. Nie spowoduje to całkowitego zaniku prądu drenu, no bo po zmniejszeniu prądu nie byłoby znowu spadku napięcia itd. Ale prąd ten pozostaje na stałym poziomie. Trzeba o tym pamiętać. Takie zjawisko nazywa się zmianą kształtu warstwy zaporowej, a prąd powodujący zamykanie kanału nazywamy prądem nasycenia. Oto oznaczenia schematowe tranzystorów JFET dla JFET-ów z kanałem typu N i. Kanałem typu P. Czasem rysuje się te oznaczenia stawiając symbol bramki nieco niżej w stronę źródła. Trzeba powiedzieć, że tranzystorów z kanałem typu N jest znacznie więcej i są one znacznie częściej używane od tych z kanałem typu P, chociaż oczywiście także są takie tranzystory. Okay. No i niestety nie unikniemy wykresów, czyli charakterystyk tranzystorów JFET, ale pozwolą one, mam nadzieję, łatwiej zrozumieć, jak to działa. Na wykresie widzimy kilka krzywych, które pokazują nam zależność pomiędzy prądem drenu a napięciem źródło dren przy kilku napięciach sterujących na bramce. Widzimy, że dla 0V na bramce, czyli kiedy zebrzemy bramkę ze źródłem, prąd początkowo wzrasta w miarę liniowo, a następnie charakterystyka się zakrzywia. Pamiętamy, że jest to spowodowane zmianą. Kształtu kanału, tym zwężaniem się od strony drenu, i w zasadzie, mimo zwiększania napięcia, ten prąd pozostaje cały czas stały. Przy niższych napięciach bramki, czyli przy minus 1V, to zamknięcie następuje znacznie szybciej, no a dla minus 3V następuje już bardzo, bardzo szybko. Narysowałem też taką przerywaną zieloną linię, która dzieli obszar tranzystora na dwie części. Obszar po lewej stronie to obszar gdzie iotwet może być elementem wzmacniającym, a po prawej to jest już obszar nasycenia tranzystora. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Natomiast kiedy narysujemy sobie charakterystykę zależności prądu drenu od napięcia bramka-źródło, czyli napięcia sterującego bramki, to będzie on wyglądał w ten sposób. Widać, że w miarę wzrostu napięcia ujemnego na bramce, czyli kiedy przesuwamy się tutaj w lewo, oczywiście w przypadku J-FET-a z kanałem typu N, Prąd drenu mocno spada i przy napięciu UD, czyli tym napięciu yy, bramki, praktycznie spada do zera. Przy zerowym napięciu bramki, prąd ten jest równy UDSS, czyli prądowi nasycenia. Dla JFETów typu P ta charakterystyka jest jakby przewrócona do góry nogami. Mamy kilka podstawowych parametrów tranzystorów JFET i są to. Napięcie odcięcia jest to napięcie, jakie trzeba podać na bramkę, aby przy ustalonym napięciu dreny źródło doprowadzić do odcięcia, czyli do przerwania przepływu prądu między drenem a źródłem. Napięcie progowe to minimalne napięcie przy którym przez tranzystor popłynie prąd. Prąd nasycenia, czyli jest to prąd drenu przy określonym napięciu dren-źródło i napięciu bramki równym 0. Prąd wyłączenia jest to prąd drenu przy odcięciu tranzystora. Poza tym mamy jeszcze dopuszczalny prąd drenu, dopuszczalny prąd bramki, maksymalne napięcie dren-źródło i maksymalną moc traconą w watach. Lub w miliwatach przy mniejszych tranzystorach. Na ekranie widzicie parametry bardzo popularnego tranzystora BF245, którego właśnie za chwilę będziemy sprawdzać. No i wreszcie to, na co czekaliście, czyli jak sprawdzić tranzystor JFET. Jako przykład weźmiemy sobie ten tranzystor, który wcześniej już mieliśmy, czyli BFA 245. Oczywiście sprawdzamy za pomocą multimetru. Tranzystor i jest dosyć wrażliwy na ładunki, elektrostatyczny, tak jak widzieliśmy już, dlatego przed pomiarem najlepiej wbić go w jakąś gąbkę przewodzącą lub zewrzeć wszystkie nóżki ze sobą przed pomiarem. No i sprawdzamy, przełączamy na razie na zakres omomierza i mierzymy sobie, tak jak przedtem, między, opór między drenem a źródłem i widzimy, że wynosi on znowu około 130 kilku omów, pod warunkiem oczywiście, że zewrzemy ze źródłem, bo w przeciwnym wypadku widzimy, że opór ten zmienia się nawet kiedy przesuwamy rękę nad tranzystorem. Dla innych typów y, tranzystorów i ten opór może być dużo mniejszy, a dla niektórych J-FET-ów to są naprawdę pojedyncze omy. Nawet dla innych egzemplarzy BFa245 ten opór y, może być inny. Natomiast jeśli on jest w granicach stu kilkunastu omów, no to jest ok. To tak ma się właśnie to zachowywać. I teraz zmierzmy sobie jeszcze, jak zachowuje się tranzystor pomiędzy bramką a źródłem. Przełączamy sobie na zakres diody. I tutaj jak wiemy, ponieważ jest to złącze, to w jedną stronę powinno być zachowywać się tak jak dioda, czyli w jedną stronę przewodzi w drugą nie. I tak samo między bramką a drenem powinno być w jedną stronę zaporowo, a w drugą stronę złącze. Trochę więcej niż złącze, bo tu jest. Normalnie byłoby jakieś 0.6, 0.5, a tutaj mamy 0.7, ale taki pomiar oznacza, że tranzystor JFET jest sprawny. Czyli jeszcze raz, najpierw pomiędzy drenem a źródłem zwieramy bramkę ze, ze źródłem, mamy mały opór i potem między bramką a źródłem na pomiar diody i pomiędzy bramką a drenem również na pomiar diody. I w ten sposób przekonujemy się, że tranzystor i otwet jest sprawny. Oczywiście, jeśli macie taki tester do sprawdzania tranzystorów i innych elementów elektronicznych, to również można go użyć. Wkładamy sobie tranzystor i otwet w zaciski, ciskamy przycisk i nasz tester, jak widać, rozpoznał, że jest to tranzystor i otwet, pokazuje nam gdzie jest bramka, gdzie drąd, gdzie źródło, pokazuje nam prąd płynący w tej chwili. Między drenem a źródłem, i pokazuje nam nawet, jakie napięcie bramki trzeba podać, żeby tranzystor się otworzył. Bardzo inteligentny sprzęt. Dlaczego nasz tranzystor BF245 w czasie pomiarów zachowywał się tak dziwnie? To znaczy, zmieniała się jego rezystancja dren-źródło. Wystarczyło, że przesunęliśmy ręką nad nim, i dlaczego zwarcie bramki do źródła usuwało ten efekt. Odpowiedzi piszemy w komentarzach. To wszystko w tym odcinku. Jeśli odcinek się spodobał, kliknijcie kciuk w górę pod nim. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.